Cześć, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj będziemy otwierać egzemplarz gry Wiedźmin 3 Dziki Gon. Myślę, że już samej gry, samego tytułu nie trzeba będzie nikomu przedstawiać, ponieważ wszyscy już tą grę świetnie znają. Ja dopiero się dzisiaj w nią zaopatrzyłem, tak więc chciałbym się tutaj z wami podzielić openingiem i wrażeniami z otwierania tego i co zostaniemy w środku. Jest to w sumie edycja taka podstawowa, tutaj macie cenę 220 zł w jednym ze sklepów z elektroniką. Tak więc co, mamy tutaj dodatkową zawartość Świat Wiedźmina Compendium, mapa świata, oficjalna ścieżka dźwiękowa, wiedźmińskie naklejki, no i oczywiście tutaj te wszystkie DLC, które były w wcześniejszej wersji, są tutaj załączone. Nie mam niestety póki co, jeszcze nie zakupiłem dodatku Serca z Kamienia, ale myślę, że może już niedługo, wkrótce się pojawi. Dobra, no to myślę co, możemy zacząć nasz opening. Otworzymy sobie tutaj opakowanie. Fajne jest również to, że na przykład nie jest po prostu sprzedawana gra takim zwykłym plastikowym etui z Blu-raya, tylko jeszcze mamy tutaj taką tekturową okładkę. Myślę, że to nie jest zbyt wielki koszt, aczkolwiek robi, myślę, że robotę i wrażenie jest na pewno inne. Z tyłu prezentuje się tak samo, tak więc co? Myślę, że możemy przejść do samego openingu zawartości gry. Tak się prezentuje. Słuchajcie, no bardzo fajnie. Mamy tutaj oczywiście płytę Blu-ray na PlayStation, jak i również po prawej stronie bardzo fajnie prezentuje się nam tutaj te dodatki, które były wcześniej wymienione. Tutaj mamy podziękowania tutaj od autorów gry, od CD Projekt Red. Fajnie tutaj jest tak to wkomponowane, wszystko takie klimatycznie bardzo. Mamy również płytkę ze ścieżką dźwiękową. Ona jest tutaj takiej tekturowej kopercie zapakowana. Również bardzo fajnie, spis wszystkich tytułów. Tak więc jeżeli komuś podoba się muzyka, potem może sobie otworzyć ją w dowolnym miejscu. Okej, coś również bardzo fajnego, czyli po prostu mamy tutaj dostępny cały świat gry. Dołączony na mapie. Tak więc, jeżeli na przykład ktoś ma miejsce z tyłu, może czy w pokoju na jakiejś ścianie sobie coś takiego powiesić. Okej, dodatkowym tutaj takim smaczkiem z tyłu jest to, że papier wygląda jakby taki stary, prawda? Jest tutaj pieczęć. Bardzo fajnie to tutaj wszystko się prezentuje. Okej, papier jest taki matowy w dotyku. No i wszystko się fajnie komponuje w jedną całość klimatycznie, jak już mówiłem. Dodatkowo mamy dwie naklejki. Takie dwie wlepki można sobie gdzieś przykleić. Okej. Co mamy dalej? Świat Wiedźmina, Compendium. Czyli tutaj wszystkie takie podstawowe rzeczy. Krótko na temat samej gry. Poprzednie dzieje Wiedźmina. Okej. Dodatkowo instrukcja obsługi. Niestety tutaj koty szaleją, tak więc jest nieco utrudnione nagrywanie materiału. Myślę, że tutaj samej instrukcji nie trzeba przedstawiać. Jest po prostu taką krótką esencją tego, co będzie najbardziej nas interesowało w samej rozgrywce, jeżeli ktoś wcześniej nie grał. Okej, tak więc wydaje mi się, że tutaj to wszystko w tym openingu, tak się to prezentowało. Jeżeli wam się podobało, to możecie zostawić łapkę w górę. Jeżeli chcecie więcej takich filmów, dajcie oczywiście znać. Tak jak mówiłem, być może kolejnym openingiem będzie Serca z Kamienia, ale to wszystko zależy od was, jak wam się to wszystko spodoba. I co? Tak to wyglądało. Szybciutki opening. Krótko i treściwie. Ja się z wami żegnam. To na razie wszystko. Trzymajcie się. Cześć.